Jakie pilne wieści dostała Helińska tuż przed wyjściem na scenę? Z jakiego powodu spływają gratulacje z całej Polski? Jako komentarz powiem, że Agnieszka Helińska szykowała się do koncertu, gdy nagle dotarła do niej niesamowita wiadomość. Wokalistka nie kryła, że jest w szoku, ale szybko wzięła się w garść i wyszła do publiczności. Gratulacje zaczęły spływać z całej Polski. Agnieszka Chylińska świetnie radzi sobie w łączeniu domowych obowiązków z rozwijaniem kariery muzycznej. Celebrytka jest mamą trzech pociech, Ryszarda, Esteri i Krystyny. Jak przyznała jakiś czas temu, że dwoje z nich to dzieci szczególnej troski, które wymagają jeszcze większej uwagi i poświęcenia im czasu. Chylińska ma dzieci szczególnej troski, a teraz taka sensacja. Wielkie poruszenie. Nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo, mówiła. Na szczęście może liczyć na pomoc męża Marka, dzięki czemu jej kariera muzyczna nie zwalnia tempa. Jakiś czas temu wydała kolejną płytę Never End która okazała się dużym sukcesem na rynku muzycznym. Teraz Chylińska przyjmuje gratulacje z całej Polski. Gwiazda cały czas też aktywnie koncertuje. Ostatnio pojawiła się na koncercie przebój lata radia Z i Polsatu. Tuż przed wyjściem na scenę otrzymała wspaniałą wiadomość. Okazało się, że hit piosenkarki Kiedyś do ciebie wrócę osiągnął status poczwórnej platyny. Agnieszka była w szoku. Jestem troszeczkę w szoku. Dowiedziałam się dzisiaj i będę szczera. Czuję wdzięczność. Pewnie, że kocham moje piosenki, kocham tę płytę, ale im jesteś dłużej na scenie, im dłużej grasz, to wydaje ci się, że te mocne sukcesy były, jak miałeś dwadzieścia parę, trzydzieści parę lat. Szczerze po raz pierwszy w życiu przeżywam takie chwile. Po raz pierwszy w życiu słyszę, że jest poczwórna platyna za singiel. Więc czuję się ogromnie wdzięczna, przyznała wyraźnie wzruszona. Fani od razu pospieszyli z gratulacjami. To był bez wątpienia wyjątkowy dzień w życiu Agii. Ta postanowiła im się odwdzięczyć miłymi słowami. To jest też wasza ogromna zasługa. Może w końcu po stu latach będę z siebie przez moment dumna, dodała. Dziękuję, że jesteś. Trzymaj się i do usłyszenia.